Nie, już wychodzę. Świat jest taki, jakim go widzą nasze oczy. Każdy ma swoją interpretację. Na ten sam świat patrzy wiele innych oczu i widzi co innego, i słyszy co innego. Z kim rozmawiałeś? Śpiewałem przy goleniu. Przy jakim goleniu? Nastąpiły jej pewne takie skojarzenia i przesłanki. To on coś przede mną ukrywa. Codziennie biega na siłownię. Codziennie? Rodzice by chcieli widzieć taką stabilizację i taki domek z ogródkiem, synek, córeczka i praca stała i samochód na kredyt i tak dalej. A to, że rodzice się w taki związek chcą wtrącić, to jest oczywisty błąd. Nie należy się wtrącać, ale to ładnie brzmi w teorii, a w praktyce to różnie bywa. Oj, ta czujność, nakręciłam się, no ale tu chodzi o dobro dzieci, żeby w razie czego zadziałać. No nie, Aneta o niczym nie wie. Zanim się coś powie, należy sobie zadać pytanie, czy to działanie albo te słowa doprowadzą mnie do celu, o który mi chodzi. Iwona i Aleksandra nie potrafią policzyć do 10, zanim zaczną działać. No, tego bym się po Olku nie spodziewała. Taką spiskową teorię dziejów ma bardziej Iwona. Aleksandra ulega, ale ma zimniejszą krew i ona by może jakoś tutaj wstrzymywała się. Natomiast Iwona jest w gorącej wodzie kąpana. Musimy go złapać na gorącym uczynku. Lepszej okazji niż teraz nie będzie. Olek nie zauważa, że jest cały czas inwigilowany, że mama z teściową jeżdżą za nim po mieście i sprawdzają, co robi, do kogo chodzi, z kim się spotyka. Jeśli on tam poszedł spotkać się z tą dziewczyną. To nie jest takie wcale proste, bo to trzeba, prawda, w ukryciu, żeby nie być widocznym i w odpowiednim momencie ruszyć i nie zgubić tego, kogo się śledzi. Lepiej jedźmy za nim, bo go zgubimy. Sama akcja, samo podglądanie, śledzenie, podsłuchiwanie, no jest w tym coś tak szczeniacko fajnego, że chyba rozbawia te obie panie. No jest improwizacja, to jest spontan taki, że musimy się dowiedzieć, a potem będziemy działać jak lwice. Idziemy. Musimy mieć pewność. Jest to dosyć śmieszne, że dwie panie wymyśliły sobie, że syn na pewno ma kochankę, a z drugiej strony no jest to gdzieś jakieś przykre, nie? Że ktoś daje sobie taką przestrzeń w ocenie drugiego człowieka na to, że ten drugi człowiek mógł zrobić coś tak nieuczciwego. Natomiast no ja znam dobrze historię swojego bohatera i znam też początek jego znajomości z Anetą. Mam cię, ptaszku. Tak się mówi, że kto raz zdradził, to już zawsze będzie wzbudzał podejrzenia. Jak panie, nie wstyd. Szok. Wielka emocja i szok. Wejść i zobaczyć dokładnie to, czego się człowiek obawiał, że zobaczy. Pójdę się ubrać, przepraszam bardzo. Zwycięstwo, ale jakie zwycięstwo? No straszne. To jest właśnie bardzo wygodna sytuacja dla Olka, że w końcu nakrywa mamę i teściową na szpiegowaniu, bo z jednej strony Olek nie bierze tego sobie tak bardzo do serca i tak strasznie go to nie dotyka, ale mama z teściową wcale nie muszą o tym wiedzieć, więc gdyby kiedyś potrzeba było na przykład opieki do dziecka albo coś takiego, no to zawsze można użyć tego jako argumentu. Coś kręcisz, coś ścierniasz, a ja ci zadałam proste pytanie. O co w tym wszystkim chodzi?